Cześć wszystkim, z tej strony Jimmy i dzisiaj zagram w The Hunter. Świeży update, króliki, no i kilka innych rzeczy. Niestety pompki nie kupiłem, bo szkoda mi kasy na odgrzewanego kotleta. Jest dzisiaj z nami Maciek, nowy administrator z naszego forum, ale stary użytkownik. No i mniej więcej zobaczymy, co da się z tego zrobić. On już trochę grał na króliki. Mówi, że jeszcze ani jednego nie znalazł, że pustka, wyspa widmo, ale... Nie no, znalazłem. Ale ogólnie lipa z tymi królikami straszna. Bardzo dużo użytkowników w ogóle narzeka na to. Źle dopracowany system jest. No, patrz, kamienie w powietrzu. Ale to żadna nowość. Nie no, ogólnie ty gdzie ty na te króliki chodzisz, bo ja pierwszy raz gram, to ja w ogóle nie ogarniam się, nie? Słuchaj, powiem ci tak. Co, tą łąką idziemy tu? Tutaj patrz, o. Tu na tą łąkę? Tu na tą łąkę pójdziemy? No, jestem na mapie. Ogólnie o ten obszar, to zaznaczyłem, no nie? O tutaj ogólnie one są. Tak bynajmniej myślimy, nie? Tutaj tylko? Ty, a mi się... Patrz, a ja widziałem, jak Ron polował, patrz tutaj. O, tu. No wiesz co, wiesz, one podobno są na całej mapie. No tak, ale jest ich stanowczo za mało. Wiesz co, zrobimy tak, pójdziemy tu, gdzie ja zaznaczyłem, przejdziemy na drugą stronę i pójdziemy... O, bo ja tu mam beczkę na myszki, zobacz. O, nawet nie wiedziałem. To sobie ten, z beczkę tam obstrzelamy i pójdziemy sobie tutaj, co? No to jak chcesz, możemy tak iść. Do kropki i tak pójdziemy, okej. Okay. Zobaczymy, może raz czerwim ty... Ale one są też tak puchliwe jak te, jak króliki te zwykłe? Strasznie, puchliwe są strasznie, wiesz? Ale to one wychodzą z tej samej norki, czy jednak nie? Nie. Aha, no... Jest po prostu tak, jest cały system norek, jest 8 norek. Ale to w twoim polu widzenia, czy nie? No wiesz, to zależy, ale... Bo niektórzy chyba nie wiedzą, ale Królik Europejski ma wprowadzony nowy system rozgrywki, tak? Na całej mapie są porozmieszczane nory królików, tak? Królicze nory. No i króliki z niej wychodzą i wchodzą i znajdują się w odległości nie większej niż 100 metrów od nory, tak przynajmniej napisali devsi. Ale jak to ma się do rzeczywistości, to nie wiem, bo chyba musiał wam Maciek o tym powiedzieć. No i jak się spłoszy królika, to one uciekają do norki, a później z niej wychodzą, tylko że... Tak, wychodzą te same króliki, tylko że no po prostu z innej norki, nie? Te norki są tak w jednym miejscu ulokowane, po 8, 7-8 około. I już tak po pierwszych naszych testach ostatnio to właśnie postrzelone króliki z innych norek wyskakiwały. Ale martwe już czy żywe? Nie no, normalnie postrzelone. Aha. Wiesz, strzela do jednego królika, uciekł w jedną dziurę, wiesz, wyszedł z drugiej i po prostu, wiesz, było ślady tych postrzałów. No rozumiem, farba, tak? Tak. Czekaj, jak tu mam iść? Ty, bo tym, słuchaj, szlakiem, tak? Tym, nie szlakiem, nie? Po prostu zaraz w las wejdziemy. A ja patrzę, bo tu jest otwarte tereny. Wiesz co, to tak może wolniej chodź. Miej lornetkę w pogotowiu. No mam właśnie. Już ją wyjąłem, bo patrzę. Jeszcze nie wiem, jak te nory wyglądają, wiesz? A jak gram na najwyższych ustawieniach, to ci nie powiem za dużo. No ja specjalnie najniższy ustawiłem. Wtedy łatwiej zobaczyć. No, ja też grałem na niższych, na króliki, nie pamiętasz? Tamten. Tutaj najlepiej zwolni, bo te miejsce przypominam sobie, że one tutaj były, te norki, wiesz? No, powiem ci, że idę i nie widzę, bo wiesz, te rzeczy, które są randomowo rozkładane po mapie, wyglądają trochę inaczej, nie? Niż nałożona tekstura, więc założymy norki od razu, mniej więcej. Przynajmniej tak mi się wydaje, nie wiem, jeszcze żadnej nie widziałem. Więc jak znajdziemy jakąś, to wtedy się przekonam. Bardziej na lewo zejdę. Znaczy ogólnie najgorsze w tym wszystkim jest znalezienie ich, wiesz, bo to zależy od sesji. No tak jak, wiesz, na log... O, jest ta, koza. Wiesz. To bardzo, bardzo dobrym sposobem jest ogólnie znalezienie pierwszego tropu królika, a potem już znajdziesz taką całą gromadę tych tropów, to już znaczy, że norki są w pobliżu. No i właśnie, jak tamte króliki na logersie można biegać, nie? Je płoszyć i one sobie siadają, tak tutaj wszystkie uciekają do norki, no. No właśnie, tutaj trzeba dość się dalej oddalić od tych norek. Na przykład z Peresem ostatnio polowaliśmy. Byliśmy od norek ulokowani 3 metry, 4 nawet, dosłownie byliśmy na kamieniu i pod nami była nora. To one po prostu nie wychodziły z tych nur.
Albo po prostu się wystawiały i po sekundzie znów chodziły. Ty właśnie, a jak to jest, jak on już biega do norki, bo ja widziałem animację, to ona nie jest tak za bardzo, wiesz, dopracowana. One Wiesz się co, to jest... się zatrzymują przed tą norką i tak powoli Tak. wchodzą, tak? Czyli jak wchodzi, to już mogę go na przykład zastrzelić, tak? Upolować, czy... Tak, możesz. Czyli wtedy po prostu załóżmy, że jak jest 5 królików, wszystkie uciekają do jednej norki i mam tego półautomata, to ja po prostu jestem w stanie położyć wszystkie, tak? Jak one zwalniają przed tą norką. Wiesz co, ciężko mi powiedzieć szczerze, takiej sytuacji nie miałem jeszcze, ale ogólnie ta animacja wejścia w norki jest fatalna. No tak samo jak walka koziorosłów, które jeszcze nie sfilmowałem osobiście. Czekaj, no to ja jestem w takim miejscu, gdzie króliki powinny normalnie, tych norek powinno być od zarąbania, bo wiem, gdzie króliki żyją. A nic nie ma, totalna zero. A nie, myślałem, że mam jakieś ślady, nic nie ma. Ty, czekaj, mam jakiś trop tutaj. Co to jest? Najlepiej po tropach dość, nie? Ty, mam króliki. Masz? Mam króliki, młody. Młody, Maciej. Młody. 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 Ty, czekaj, ale ja sprawdzę, w którą stronę one idą. Nie, idź po tropach. Idź po Ty, po ale tropach. Jeden właśnie idzie do góry trop, drugi w dół. Wiesz, jak to króliki, nie? Dobra, widzę kolejny, ale... Tak, ja biegnę do ciebie, biegnę. Ty, jest jeszcze jeden trop, dobra. No to już znaczy, że wiesz... Ale ogólnie jakaś zbugowana sesja, wiesz, się trafiła. Czekaj. Drzewa w powietrzu latają. Myślałem, że to jest ten. Ty, i ten znowu idzie na dół. Mi się wydaje, że one na dół poszły, wiesz, bo tu jest... Znaczy, są inne tropy, nie? Czekaj. Czekaj, tu jest u góry. Do ciebie biegnę. Tu jest u góry kolejny trop. I tu jest jeszcze jeden, bo tu na dół, wiesz, prowadzą. Ty, ale tu u góry jest tropów, może... O, tu jest spłoszony już, wiesz, czyli musiały mnie usłyszeć wcześniej. Wędrujące. Ale tu są spłoszone, Macie. Już królik nie, tu europejski. Tu jest ich bardzo dużo. Poczekaj, no właśnie, tu jest właśnie. I sprawdzam, czy gdzieś tu nie ma norki. Wędrujący. O, wędrujący do góry, wiesz? No właśnie... Wędrujący kolejny do góry, czyli tu są nory gdzieś. No właśnie, jeszcze ani jeden nie znalazłem, nie? Mhm. Ja bym, wiesz, mi się wydaje, że my je spuszczyliśmy tam na dół. A ślady spłuszczeniowe były gdzie? Na dół? Ogólnie są wszędzie. Biegają jak porąbane te króliki. Mhm. One jak są spłuszczone, to do norek uciekają. To jest wędrujące. Jak tu jest wędrujące, gdzieś tu powinna być nora. Tutaj powinno... Tak, tu jest dużo tych śladów. Ty, widzę norę. Widzę norkę. Ale mi greście, ujujuju. O, widzę, ty, są dwie norki, Maciej. No tak, to dużych ich będzie. Czekaj, jak to wygląda? No zajebiście dopracowane, ty, trawa w środku norki. No to wiesz, norma. Chodzisz teraz? Chodzisz, tak? Wiesz, biegam. Co, Trzeba dobre miejsce znaleźć. Tu jest kolejna norka, widzisz? Tak, tu ich dużo jest, słuchaj. Ty, ale zaczka mi suwa, jakie fajne łąki. Właśnie na ten głaz. Tutaj. Właśnie chcę tu wejść, nie? I pooglądać, gdzieś tu ich nie ma. Okej, i teraz... Jest norka z tyłu, zobacz. Tu jest norka z prawej. Tam z tyłu. Troszkę za blisko możemy tutaj być. No ale dobra, posiedzimy tu chwilę. Widzisz, tam na dole są norki z tyłu. I one się od razu rozbiegają, jak z niej wychodzą, czy nie? Nie, na początku są takie, wiesz, no... niespłuszone. Ty, królik wybiegł! Nie widzę, bo mi zasłaniasz. Słyszałem go. Ty, no słyszałem, no dosłownie kicanie. Chodź, coś po prawej jest? Jest, tam wyszedł z norki. I wszedł do norki. O ty skubańcy. Ty, czekaj, nie ruszaj się. Przez ciebie nie trafiłem. Zasłaniasz mnie, wiesz? Nie strzeliłem, widzisz? Ty, ale tych norek tu jest więcej, więc wiesz. Wiesz co, najlepszą metodą jest po... To ty? Hmm? O, wyszedł gdzieś. To ja biegałem z chwilą. Ale nie biegaj. Nie, bo chciałem, wiesz, go przypożyć, żeby... O, jest gdzieś, wyszedł, słyszałem. Ty jakby pod nami, nie? Ten dźwięk też taki niedopracowany jest, wiesz?
Czekaj, Steama wyłączę, bo mam ten na online. Ty, no jakby pod nami biega, zawsze jakaś norka jest pod nami, wiesz? Wiecie, ten królik tylko jeden jest? Gdzie jest reszta? No poczekaj. Czekaj. Okej. Okay. Może teraz znowu się przeposzyły? Bo za, tam jest norka daleko, nie? Ty patrz, te z tyłu najlepiej, wiesz, a te dwie mam na oku. A gdzie są z tyłu te norki? No. O tam, gdzie patrzyłeś. No ale tam jest tylko jedna, widzę. Tam tu jedna jest. No właśnie mówię ci, że mi to nie pasuje, bo mi się wydaje, że tam jeszcze jest jedna norka. Z lewej strony. No czekaj, tu są dwie, tu jest jedna na tyle. No i tam z przodu jeszcze był wcześniej, nie? Tu jest pełno śladów tych królików, wiesz? On groma, ale norki żadnej nie widzę. Tu gdzieś będzie norka, Maciej. Tu gdzieś na dole chyba, wiesz? Ty tam pilnuj. A ja się porozglądam. Ja tu widzę cztery norki ogólnie. Pięć. Ale te norki są blisko siebie, tak? Z tego tak, co tak, widzę. Tak. Około 7-8 norek jest. W promieniu ilu? 50 metrów? Czy mniej nawet? No, może i nawet mniej, wiesz. Ty wiesz, ciężko mi powiedzieć, nie? Dopiero dwie sesje zagrałem. I słuchaj, one uciekają tylko do swoich norek? Tych, co one tutaj są wokół nie. nich? Czy jak pobiegną gdzieś dalej i będzie norka, też do niej wchodzą? Wiesz co? I tak. To też zależy, nie? Bo często po prostu one wyjdą z tej norki i od razu się chowają. No zobacz, ty, jestem pod nami, ty, tu... No właśnie, miał... tu są cztery, widzisz? O, tutaj, o. Czekaj, bo tu byś miał, jak była norka gdzieś pod nami. A da, te królik? Nie, to... Chodź, bo tu królików widzę, one już nie wyjdą chyba, wiesz? No widzisz, tu jest jedna, tak, gdzie tu podbiegłeś? No tak, wiem, tą widziałem. A czekaj, ja strzeliłem tam cokolwiek? Ty, tu jest jeszcze norka. Weź się tam kucnij. Tam gdzie byłeś, a ja wejdę tu na skałę, wiesz? A ja wejdę tutaj. Tak, tu i duże jest, wiesz? Tu są dwie, tam dalej są dwie. Tam koło ciebie jest jedna. Czekaj, na skałę wejdę, czy mi się nie uda? Ale ci powiem, że jak ktoś chce nabijać w ogóle do 500 te króliki, to... Powodzenia jeszcze. No, naprawdę. Dobra, czekaj. Mam jakąś wizję, nie? Na chwilę kucamy? Mhm. Tak długo, długo się czeka? Mnie. Wiesz co? No to zależy. Zastanawiało mnie, jak wygląda na czatowni, by tutaj może było siedzieć. No nie lepiej na trójnogu, bo wiesz, wszystko z góry widzisz, nie? No, albo i na trójnogu. Ale nie? To byś musiał wszystko nosić ze sobą, nie? No właśnie. Nie wiesz, tym bardziej, że nie wiesz, gdzie one są po prostu. Weź się połóż. Okej. Okay. Czekaj, w którym miejscu jesteśmy? Cicho. Jest królik. Leży? Leży. Czekaj, to może u mnie teraz wyjdzie coś. Ale raczej się nie przepłoszył. Tak, chcesz tego podnieść? Nie, ja sobie poczekam, będzie, wiesz? Wyszedł. Kolejny. Ja się tak nie bawię. Ja się kurde tak nie bawię. O, chodź, zobaczymy, tak fajnie wypadło, bo jeden samic i samiczka jest. Ty już masz taki wysoki ten? No tu. Ty, one wyglądają tak samo jak te, z Logres Pointa. Okej, okay. Jeden, ty... no, taki średni. A gdzie jest drugi? A tutaj, o, masz, o, tutaj widzisz, a tutaj, o. A, samiczka ma inny kolor, tak? Tak. Ty, to... Ale zobacz, ty, samiczka ma taki kolor, który powinien wyglądać królik, europejski, a nie taki biały. Tak, ale to...
Co, to już jest koniec? Czy jeszcze będą? Wiesz co, ja już tak dokładnie czytałem forum, to króliki się kończą wtedy, kiedy ślady znikają. Po prostu jak nie będziesz tutaj śladów żadnych, to znaczy, że one znikają, nie? O, widzisz? O, w tej chwili już poznikały niektóre. Nie, widzę, jeszcze jest tych śladów, tutaj mam ale mówię, dwa. Ale niektóre poznikały. No, dobra, dobra, dawaj Maciek. Kładziesz się tam? No, dobra, zmiana pozycji. Okej, czekaj, to ja sobie lornetkę teraz wezmę, żebyś ty strzelił. Trzeba nasłuchiwać, wiesz, jak słyszysz, że one wychodzą, to mu... Idzie. Wychodzi. Wyszedł. O, poszedł, widzisz? Uciekł. Tam. A? Ty. User joined your channel. Wszedł do tego? Wszedł do tego? Do tego? Tak. Do norki? Perez, nagrywamy film. Dobra. Są jeszcze dwa, bo tam z drugiej norki też wyszedł, wiesz? User left your channel. Czyli jeszcze są dwa. A ty miałeś z lornetką siedzieć. No ale tak koło mnie przebiegł, to wiesz. On tutaj koło mnie, wiesz, dosłownie 3 metry ode mnie. No kładź się, a nie hałas robisz, ja czekam tu już nie ładnie. Robię hałas. No dobrze, masz się, nie ruszę, no. Wyszedł. Ucieka, widzisz? Leży. No wow, to ty nie powiesz. Jeszcze jeden jest. Na bank. Ty, one zawsze tak uciekają? Czemu one uciekają? Przecież tak. Przecież się nie ruszają. Mówiłem, one tak płochliwe są. Ale weź... Wiesz, bo to obok mnie wyszedł. 2 metry ode mnie. Ale ty powiesz, przecież na leżąco. Przecież nie powinien cię zobaczyć w ogóle. No ale to tak zrobione, nie? Czekaj, skoczę go podnieść, bo zobaczymy ile śladów zniknie. Chyba... gdzie dostał? Ty, patrz, 3 takie same. Mhm, faktycznie. Tylko wartości polowania inne. Czemu ja mam taką małą? Za mocny śród chyba miałem, wiesz? No, ty, patrz, no zostały jeszcze trochę. Czyli jeszcze jeden jest. Jeszcze jeden jest, tak, ten, który uciekł. Ten, co ja spudowałem. Pompkę z Primala. Trzeba ją nabić, nie wiem, kiedy ja chcę 500 strzałów. No, Boże, 250 na królikach na pewno, nie? Chyba na gęsi, bo gęsi muszę dobić do 1000. Nie wiem kiedy. Jest sens w ogóle siedzieć, jak już tyle ich ubiliśmy, czy nie? No jak są ślady. Wiesz, nie wiem ile tutaj jest jeszcze. A ty tam jeszcze za plecami masz norkę, uważaj. Za tym kamieniem tamtym dużym jest norkę. No to właśnie z tej wyszły te 3. Nie dobrze liczę. Ty, no nie ruszam się i co? Nie wyłazi. Albo polecimy dalej, co? Chodź, pobiegniemy dalej. Dawaj. Jak chcesz, nie? Ja podniosę trop i zobaczę, czy są wszystkie te same, czy może są... Na pewno są minimum. Nie. Już ci mówię, ile jest. Są 3 króliki jeszcze. Nie wiem, czy mi się już nawet nie chce czekać. To już chyba gdzieś w ogóle z innej norki wybiegł, wiesz, i pobiegł gdzie indziej. Tak mi się wydaje. Sposób, wiesz, dla takich cierpliwych te polowania. Jak mi dadzą jemnika, to pogadamy. Może być też terrier. Nie pogardzę. No nie, tak w dziurę wszedł. To wyobrażasz sobie? Ty i tak animacja terriera, który wchodzi tak samo jak królik, tak? Już to widzę. I ten ogon wiercający się, jak wiesz, kręcący się jak u prosiaka. Perez jak wparował. No nie. Siema pedały. Ty, no mnie tak jakoś przerwało to, wiesz, i nie usłyszałem. Daleko do tej beczki mam, bo jeszcze na beczkę przyjdziemy, wiesz, na końcu.
Zobacz, Tak będziemy teraz idziemy. to jest taka ładna miejscowa, nie? I tu, patrz, norek nie ma, nie? To jest skandal. No bo to jest, wiesz, randomowo, nie wszystko. Ja wiem, Maciej, ja wiem, jak oni to robią, nie? Przecież jak wejdzie Afryka, to przecież ludzie tam czują, że migracja zwierząt, że renifery to jest pierwszy krok do tego, żeby wprowadzić Afrykę. Tak. Tak, ale ja już właśnie sam już tu widzę tą Afrykę. Koziołek strzekowiesz. Znaczy, wiesz, ogólnie o koziołek, tak. Tylko, że widzisz, oni nie pomyśleli o tym, że po prostu Afryka da im ogromne zyski. Przecież trzeba nowy kalibr wsadzić, No, nowy ekwipunek. ewentualnie by mogli zadać dwururkę, nie? 12 na 70. Ale to paczki kalibry wielkie muszą być, nie? No i ten, jak to się nazywa? Niezależnie coś polował, przecież na zebrę to z 300 ósemki, wiesz, z tych 300 tak możesz walić, Nie, kiedy no to dołapie. zebra to wiesz, taki typowy jeleniowaty, nie? Na co ty chcesz polować? Ten, nie Zebra. wiem, na żyrafy? No, nie wiem, wiesz, jakieś bizony. Ja wiedziałem, że ty chcesz na słonia. No pewnie. Słoniobójca. Greenpeace już się do ciebie dowali. Mam twoje dane. Zgłaszam to do prokuratury. Gdzie ten koziołek jest? Już chyba uciekł, wiesz? I zobacz, nie ma norek. Zero, ale dupa. No ja ci mówiłem, tu jest ich bardzo mało. Ale zobacz, jak tak ponarzekają ludzie, to zaraz ten zmienią to. Będzie aktualizacja, żeby ich było więcej. Ale wiesz, oni chyba ich tak dużo nie wprowadzili, bo jak one się roz... po całej mapie, to by było ich za dużo, nie? No ale tak powinno być z jednej strony, nie? Ty, a ile było zwierząt na początku na tym, na... No bardzo tutaj, dużo. przecież na tej mapie było bardzo, Dużo. było fajnie, nie? Tylko ludzie zaczęli narzekać, że jest za dużo zwierząt. Jak może być za dużo zwierząt? Ja bym się cieszył właśnie, ty, że wychodziłem i miałem zwierzęta do strzelania. No ale wiesz, to jest symulator, nie? Symulator, ty, no taki ekosystem tu jest, tak? Zwierzęta, duża populacja po prostu i tyle. No tak, no ale wiesz, no Ja... już w prawdziwym życiu tak nie ma, nie? Że na każdym kroku coś jest. No, zależy, wiesz, jaki ekosystem, bo na przykład jedziesz do Nowej Zelandii, tam co chwilę masz jelenie, tak? Renifery, pojedź sobie na, nie wiem, biegun północny, tam renifery też masz, wiesz, stada po kilka tysięcy sztuk jak migrują, a tu ile masz sztuk? 7? No ale 8? wiesz, no ale jakby wprowadzili, wiesz, większą ilość w stadzie, to Niedźwiedź. wiesz, to gra by nie pociągnęła dla niektórych. Misiek jest, Maciek, wiesz? Z lewej. Co, walisz go? Tak. A wiesz co, to by coś mikrofon przerywa. No wiesz co, mnie coś tu, kurczę, w ogóle przerywa wszystko. Taki dzień. Nowy komputer NIT. Źle jest ustawiony, wiesz? Fajnie gdyby się ustawił trochę pod innym kątem. W ogniu. No to chodziło. Tam jest jeszcze beczka, Maciek, wiesz? Będziemy ten, na nią skoczymy. A to jest ten rwisty potok, tak? Chyba tak, wiesz? Porwie mnie? Apteczki masz? A po co? Nie, wiesz, myślałem, że w góry pójdziemy. A to w góry, w góry, w góry. Pójdziemy tam na drugą stronę, tamten, gdzie są łąki, nie? Bo widziałeś, że tu w łąkach takich były. Ty, bo oni zaraz ciekawie zrobili króliki, że na halach żyją, nie? Malutki. No taki, no średni. Malutki. Kurde. Się zablokowałem. O, wyszedłem. No, wiesz, oni tego nigdy nie dopracują. Wiesz, ile razy ja się poblogowałem, a w Primalu to już nie wspomnę. Gdzie ta beczka jest? Tutaj. Maciej, kiedy kupisz Primala? Wiesz co, nigdy. Czemu? Mnie ta gierka po prostu nie interesuje. Ty, widzę miszki. Czekaj, nie biegnij, nie biegnij, nie biegnij, bo jeden misiek ucieka już chyba. Tak, jeden misiek ucieka. Ale to nie ten z beczki. A ja w rzece widzę jednego. A łapie łososia? Nie.
A co taka animacja jest? Nie. A co myślałeś, że oni cię postarają o takie coś? Stary, już co ty wierzysz? Wiesz. To chyba gry ci się pomyliły. No fakt. Ty, no jest tu jeden, rzeczywiście. A widzę jednego w rzece, po prostu. No tak, tak, też go. Ty! Ale byk jelenia tam jest z tyłu szlachetnego. Masz wabik? Mam. Czekaj, może ja mam. Mam. Znaczy jednak nie, cofam słowo, nie jest taki duży jak się wydawało. Zobacz, tam z tyłu idzie. Widzisz za miśkiem? Nie, nic nie widzę jeszcze. Widzę miśka, ale... Nie, nie, nie będzie jakiś duży, wiesz? Miśka wal. Maciej, wal miśka. Troszkę podejdę, mi trochę źle podszedł. Chyba, że ten byk mi się... O, dobra, jeleń ucieka. Misiek też idzie? Co, nie trafiłeś go? Jak ja tak buduję, czy mi się wydaje? Zaraz, dobra. Ty, dostał chyba. On tu biegnie. Nie wiem, wiesz, możliwie tak podłowałem. Nie, mi się wydaje, że zbugowany po prostu, wiesz? Nie wiem, ta gra mi ścina, że o Jezus. Jeszcze jak deszcz pada, nie? To w ogóle, ponieważ masakrę. No właśnie, no, no, no. Zainwestuj w kartę graficzną, macie. Zainwestuj w kompę. Komputer. Właśnie. Ja ci go złożę, spokojnie. Nie, 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 nie. Nie musisz. W sensie? Co, co? W sensie dobiorę ci części i ci, wiesz, tam firma złoży, nie? O to chodzi. Ja ci powiem, co masz wziąć. Dobra, spokojnie. Ty, miśka widzę jeszcze jednego, ale ucieka. Wiesz, zagramy w... pobieg już dalej. Zagramy w standardową gierkę po prostu. Mówisz budżet, a ja ci składam komputer. O, i teraz działa idealnie. Jak dasz przestał padać, nie? No. No. Widzę beczkę. Tam też ten byk jelenia uciekł, wiesz, szlachetnego, byk szlachty. W stronę beczki. Już ci mówię, że twój misiek dostał. Nie, nie trafiłeś go niestety, przepraszam cię bardzo. Nie trafiłem? No nie, możliwe. Ani razu. Tylko ja go trafiłem w lewe płuco. Strzelec w dupa, no. Wiesz, lepszy strzelec w dupa w grze niż w realu. O, samica. Koziołka. Nie macie? No tak, tak, tak. No ale na królikach lepszy bilans miałem, nie? No, ja tam nie wiem, ja oddałem do królika jeden strzał, zanim go trafił. No widzisz, a ja dwa strzeliłem. Chyba też będzie pan tam, Macie, mam do ciebie złe wieści. Nie, nie, nie. Powiem ci, ten potok fajna sprawa tu, nie? Ten takie zakole. Pewnie pstrągi tu są, masz wędkę? No wiesz co, nie wziąłem dzisiaj. Ja mam cytryny, to możemy ten, zabawić się. Wędkarze. Czekaj, w której to grze było? Chyba w Kabelasie, nie? Wędkowanie i ten. I jednocześnie polowanie. W Kabelasie, no. No wiesz, ogólnie w Duck Dynasty, nie? Nie, tak nie, samo, nie, nie wspominaj mi o tej grze. Czemu? No, kichę zrobił Activision. Mogli się bardziej postarać. No wiesz co, no mi się ona podobała, wiesz? Ale niby nowa gierka, ale graficznie się... Ty, misiek ucieka. Nie biegnij. No zostaw mi go. Trafiłeś? O, dobra, położyłeś go. To okej jest. Nie wiedziałem, jak daleko się ze mną, wiesz? A ci mikrofon znowu ścina. Nie wiem, czy nie masz problemu, czy to z przyspieszeniem sprzętowym. Przyspieszeniem sprzętowym. Możliwe. Ale wiesz, to bardziej brzmi jak gubienie, wiesz, napięcia na mikrofonie, nie? Tak cię zaczyna... No może to nie mikrofon. Może ja tak mówię. Nie, tak nie mówisz. Za długo cię znam. I ten pewnie będzie jakieś 28 punktów zająć ciebie, nie? Ja go ładnie trafiłem. Ja go ładnie trafiłem. Gdzie? No w płuca, gdzie miałem go trafić.
A ty w kość biodrową. Ty brutala, później zacz. No i tak bym wyszło, wiesz. A foty nie chcesz? Masz go? A, masz go, czekaj, czekaj, idę. Zobacz, jaka ładna fota będzie. W drugą stronę się ustawię. Twarzą może ten tam, gdzie ma mi się gębę. Ale mam wąsa stary. Tak, Giuseppe. No, może być tak. Głowę trochę do góry podnieś, misiu. No, jeszcze na X-ie. O. Bardziej w prawo. Moje Jeszcze. prawo? No, w twoje prawo. Lecisz. No, jest git. A ty masz dziewiczy zarościk. Meszek. No, poligonowy chyba. Dobra, kończymy. Te króliki są jakieś do dupy chyba. Nie No wiem, nie, jak dokładnie, może nie. wyjdę sam, jeszcze zobaczę, jak oblukam miejsca, to wtedy coś nagramy jeszcze z królików. No, na dzisiaj to tyle. Na razie, dzięki wszystkim.